Cześć, czołem. Witam na kanale Paweł Stry Cykling. 22 września, 18:35, 14 stopni Celsjusza. Niebo troszkę zachmurzone, o tam w oddali. Pogoda ogólnie może być. Szału nie ma, wiadomo czego nie urywa. No ale zaczęło się już tam coś normalnego dziać. Dużo padało, ale... Znaczy dużo. Momentami tam sobie tak dosyć mocno popadało. Oczywiście właśnie trwa instalowanie sprzętu nagrywającego w imadle, czyli kijek do selfie, do którego przymontowany jest telefon. Dobra, pokaż kotku, co masz w środku. Co my tu mamy? Radio, telefon. Tak, to jest radio, telefon. Czekajcie, zrobię tak. O, bardziej. Nagrywa? Nagrywa, dobra. O, będzie lepiej widać, nie? Radio, telefon. Od czego by tu zacząć? Najlepiej od początku, nie? Naszych jeszcze tu nie było, więc będzie i mosiądz, i kabelki na pewno. A czy będzie z tego mieć, to jeszcze zobaczę. Oszaleli, śrubek nie dali? Dla mnie petarda. No to zobaczmy, co jest w środku. Obudowa aluminiowa z głośniczkami stalowymi, z tym tutaj stalowym. Fajnie. Tak to się można bawić. Moi drodzy, dostałem dzisiaj taką informację, że ktoś tam, no nie będę mówił celowo kto, będziecie chcieli, to sami sobie znajdziecie, zaczął pokazywać coś, co ja kiedyś pokazałem. I co ja mam teraz zrobić? Rozpłakać się z tego powodu. No tam z trzech źródeł akurat. Trzech źródeł. No z jednego źródła, ale od trzech osób informacje. Też nie powiem od kogo. Następne aluminium. Fajnie. I tu w środku widzę znowuż dużo aluminium. Płytki zapewne mi one nic nie powiedzą. Ktoś, kto się zna na elektronice, to by tutaj więcej wiedział. Dobra. No tak, wracając do tematu, że nic nie będę robił. Jeżeli komuś zabrakło tematu, pomysłu, co jeszcze może pokazać. Dlaczego nie ma korzystać? Praw autorskich do... O, chociażby rozkręcenia tutaj tego radiotelefonu sobie nie zastrzegam. To też aluminium? No to będzie ciekawie. Tego się nie spodziewałem, że tyle. Nie, no to jest chyba stalowe. O, to jest stalowe. Ale, no głupia, gdzie się tam kleisz? Tu jest jeszcze aluminium.
Teraz, żeby to wyciągnąć, trzeba coś tu jeszcze podkręcać. Spróbuję to. Także ja z tego powodu nie rozpaczam. W kolano nie będę sobie strzelał. Po co? Aha. Właśnie dostałem komunikat, że pewien YouTuber wrzucił filmik. Celowo nie mówię nazw, także tutaj, żeby się nikt nie obraził, że nikogo nie polecam, że nie mówię, o kogo chodzi. Chcę uniknąć gówno burzy. A to, że moje pomysły na coś są wykorzystane, no to fajnie, że mogły pomóc komuś. Też aluminium. No nie, ja to będę normalnie ważył dzisiaj. I to taką bardzo poważną wagą. Na pewno osoby, które lubią taką elektronikę, więcej by z tego wyciągnęły niż ja. A z tej strony jest jeszcze jedna śrubka. No ale ja się na elektronice nie znam. Więc co wyciągnę, to będzie moje. Co tu się jeszcze trzyma? Ja bym to zrobił po mojemu, ale kilka osób może dostać zawału. Więc będę się bawił dalej tym. Tutaj już nie trzyma. Aha, to chyba jeszcze będzie to trzymało. Lepiej to najpierw z góry odkręcić, tak, najpierw tę płytkę trzeba wyjąć. Jeszcze jedna śrubka, no zobaczcie, naprawdę nie żałowali tych śrubek. Aha, i to się dopiero otworzyło. Tu nie, dobra, to z tej strony teraz te śrubki. Mam na to pomysł, na tą płytkę, bo jeżeli dobrze widzę, to tutaj te piny, one będą chyba pozłacane. Fajnie, żeby YouTuber, który się takimi rzeczami zajmuje, potwierdził, że te piny są pozłacane. Mam nadzieję, że to będzie oglądał. Ponieważ ja tam co jakiś czas zaglądam do niego na kanał.
No bo tak jak mówiłem, lubię gdzieś tam popatrzeć, zobaczyć, co się dzieje u innych, co inni robią. Coś mi tu jeszcze to trzyma całe. To razem z tym. Czyli tak trzeba to troszeczkę bardziej po polboksowemu zrobić, czyli o, z użyciem siły. Ale to aluminium. Tu akurat nic nie widzę, co by było ciekawe. Dobra. Teraz ze środka jeszcze tą płytkę. To jest oczywiście też przywiezione z Peweksu z wieczorno-nocnego wypadu. No niestety za dużo wam nie pokazałem w szorcie, ale uwierzcie mi, że padałem dzisiaj właściwie na twarz. Ze zmęczenia, bo troszeczkę się dzieje, za dużo nawet się dzieje momentami, ale co tam, nie ma co narzekać. Ważne, że się dzieje i jest cały czas do przodu, nie? Tylko te niektóre śrubki to mam wrażenie, że ktoś bez wyczucia przykręcał. Jedne idą ładnie leciutko, drugie. Tu są jeszcze śrubki, zobaczcie. No. Za chwilę będę musiał taczkę postawić na śrubki z jednego radiotelefonu. No i czemu nie chcę wyjść? Puściło. Aha, tam ją coś będzie trzymało, tak, dokładnie, czyli trzeba po chamsku. Puściło. Kabelki zdjęte. O, to jest stalowe. Zaraz usunę. To pójdzie do kabelków. Stawiam, że w tej wtyczce też są piny pozłacane. Znaczy tutaj w tym. Także to też na razie na półeczkę. Oczywiście ja w kwasach nie pracuję. Bo to już jest troszeczkę wyższa technika. Wyższy stopień ryzyka i wiadomo, o co chodzi. I to też na półeczkę poleci. Tu trzeba użyć innego zestawu. Tak. To weźmy sobie ten. Zaryzykujemy ten. A, idzie. Liczę na to, że jutro skończę tutaj
rozbierać, przebierać, rozcinać, wycinać, układać, przekładać i ważyć cały złom, który praktycznie dzisiaj, można powiedzieć, przywiozłem. Zrobię wam podsumowanie, a już wiem, że jest na bogato. Tajemnicy na razie nie zdradzę. Dowiecie się w następnym odcinku. Który się zapewne jutro ukaże. Nie wiem oczywiście o której godzinie, ponieważ dużo rzeczy mam jeszcze do zrobienia. To będzie chyba mosiężne, ta końcówka. Także to trzeba rozkręcić tam młoteczkiem stuku puku i to sobie tam wyleci. Najbardziej mnie ciekawi, ile będzie tego aluminium. Gotowe. Jaki czas operacyjny? 17 minut. A stamtąd coś będę wyciągał? Nie. Dobra. Ciężkie to nawet. 3 gramy taka blaszkonia. Kto by powiedział? Dobra. Kładziemy to też, ale nie tak brutalnie. Ciekawe, będzie pół kilograma czy nie? Jak stawiacie? 450. Jest pół kilograma. 500 gramów. Kto by się tego spodziewał? Warto? Warto. Pewnie, że warto. Także widzicie, dzieje się, coś się dzieje cały czas. Kręcą się śrubki, produkuje się aluminium, miedź mosiąc. Coś jeszcze? A stal nierdzewna. No. Także moi mili, wszystkiego dobrego. Dużo złomu, wysokich cen. Cześć, czołem.